jak widać, krzyż stoi z lewej strony. Właściwe mogiły to są tutaj. Właściwe mogiły pobitych. To są tutaj. Tam pierwsze to Wiktoria Borowska i Teofil Borowski. To jest moja siostra i mój szwagier. Na pierwszej tablicy, z lewej strony. Przyjedziemy we wrześniu. Tutaj przyjedziemy, jak będzie ta rekonstrukcja ma być. Nazywam się Mazur Genwefa. Urodziłam we wsi Olszewo, w rodzinie Topczewskich w 1927 roku. To jest tatuś, to mamusia, to dziadziuś, to babcia, to Janek, a to ta siostra, co zginęła, a to jeszcze młodsza. Tak, tu jest trójka dzieci i rodzice, i dziadziuś, i babcia. Historia to rozpoczyna się tak. Dnia 13 września, około godziny pierwszej południe, ktoś jedzie motorem bez wieś. Patrzymy Niemiec. Jak on pojechał za wieś, za jakieś może godzinę, może, no tak około godziny wracał. Nam była radość. A z czego radość? Bo na tydzień na Olszewo Niemcy zrzucili 9 bomby. To był taki chlewek mały, to chlewek był rozsypany w mak. A kamienie to były takie duże, że inne wywalone były, aż woda stała w tych jamach. A samoloty bardzo często latały w burze. I my w ten czas mówimy tak, już jak Niemcy wkroczyli na nasze tereny, to już nie będą bombardować. Później za jakoś może 2 godziny ogromne siły jadą za wieś. I samochody, i motory, i działa, i no, ogromne siły. I tak do samego wieczora za wieś na ten plac, bo to było po żniwach, to jeszcze wolne pola. I później wieczorem przychodzili do nas, od domu do domu chodzili, pytali, czy tu nie ma polskiego wojska. Każdy z nas to przyznał, że nie. Poszli do sołtysa i sołtys zaręczył, że nie, bo my nie widzieli polskiego wojska w ogóle. A mój brat nie służył w wojsku, bo ganiał konie do Kowla. I na ten czas szedł między Mierzwinkiem a Olszewem. No i wzięli jego i tam taki chlewek na początku wsi, tam gdzie był sztab, wsadzili go do tego chlewka. To Niemcy powiedzieli tak, jeżeli nie będzie żadnego strzału, to rano wróci, a jak będzie strzał, to jego głowa odpowie. Początek walki to zaczynał się tak. Tu była przy krzyżu patrol niemiecka, a Polacy byli w tych lasach, co widać. Wszystkie drogi były bombardowane, oni tak byli przygotowani Niemcy. Także myśmy tylko maszerowali nocami. Mieliśmy się dostać do Warszawy. No niestety, proszę pana, zastaliśmy tam w tym, Niemców zastaliśmy w tym Warszawie. I zaczęła się, proszę pana, ta bitwa nieznana, bo w ogóle myśmy nie wiedzieli o tym, proszę pana, że to w ogóle tam wojsko jest. Taki żołnierz Niemiec spał w jakiejś sienie i drugi chronił go. I rotmistrz ten Ludziński wbił mu bagnet, proszę pana, ja tam ja miałem bić. I on, panie, uważał, że on lepiej to zrobi. I dobrze zrobił, bo on lepiej to zrobił jak ja. Bo tak ja zadrżałem cały, panie, jak ja widziałem, jak mam. I ten, co dostał bagnetem, zaczął chrapać. I ten, co był na warcie, usłyszał i on dopiero, panie, wyszczelił i zrobił, żeby to bitwę. Po cichu sprzątnęli, nie z karabiny zabili, na bagnety. Drugą patrol sprzątnęli u Wacława Topczewskiego na ganku. I w ten czas się podczołgali tak blisko, pod sztab. Później godzina
pierwsza w nocy, słuchamy strzał. Co się dzieje? Myśleli, może Janka rozstrzelali. Początkowo myśleliśmy, że to strzał, znaczy z karabina, a to gdzie to? I działo, i maszynowe karabiny, coś okropnego się dzieje. Spojrzałam na ulicę, a tam dwoma rzędami i tak pochylone, i tak te karabiny niosą. Poszli na białą broń, na bagnety. I Niemcy odstąpili do lasku. Ten lasek się nazywał Łabicówka. Jakieś kilometr drogi. I Polacy, żeby przycięli telefon do Brańska, to by odnieśli zwycięstwo. A później, jak Niemcy dali siły od Brańska, tak ten czas posiłki silne, duże, ale Polacy dużo się brnili. I Polacy tak blisko działo pociągnęli prawie pod sam sztab, jak Niemcy odstąpili. I to działo najdłużej biło. A ja wtedy miałem takiego mojego dowódcy bezpośrednio. On był z Warszawy, wachmistrz Erasm Gluszek. Ja jego panie ochraniałem, ponieważ ja miałem ten karabin 20-strzelowy. Normalnie i on został, proszę pana, dostał kulę. Albo kulę, albo szrapnel. Tutaj w ten pierwszy. No i proszę pana, później ja też dostałem, panie, zostałem ranny. Bo byłem ranny tutaj, byłem tu w ręce, byłem ranny i tu zostałem, proszę pana, i straciłem przytomność. I nie wiem, kto w ogóle mnie wyniósł. Ja się później obudziłem na następny dzień albo w tego samego dnia u Geruli, w tym, na punkcie sanitarnym. Wiem, że strzelałem, bo to prawdopodobnie, że w karabinie tylko były te dwa, proszę pana, naboje były. Ale wiem, że proszę pana, w tym kierunku panie biłem, bo tam przecież było dużo zabitych Niemców. Nasz stary dom Jana Topczeckiego, tatusia, ale tatuś już nie żył. Ten dom był szczytem do ulicy. Tutaj przy ulicy była studnia i drzwi byli tak z tej strony od uliczki. Jak żeśmy usłyszeli ten strzał, widząc to wojsko, tą szosą, jak szło, to wybiegaliśmy i ja, jak zobaczyłam, to usłana była ziemia. Pobiegliśmy tam za stodołę. Jak wybiegaliśmy z domu, to w koszulach, bo nie było mowy o niczym, bo nie wiedzieliśmy, co się dzieje i nie wiedzieliśmy, gdzie nas gonią. A w tym miejscu była ranna siostra
i szwagier niósł siostrę i Niemiec podszedł, szwagra zabił, a siostra upadła. I to z tyłu dał przy mnie, bo ja szła i mamusia moja. I ona tylko też wyrzekła słowa. Mamo, co mojego to chwila zabili? A mamusia mówi, nie, on tylko się przewrócił. No ale ja sama nie dam rady iść. To ja wzięłam pod jedną rękę, mamusia wzięła pod drugą rękę. I taki szmat drogi, ona szła z tymi ranami, aż tam za wieś. I jak gnali nas tam, to myśmy myśleli, że nas gonią na ogień, bo po prostu stodoła się pali, gonią nas prosto na stodołę. I tak mówię, chyba najgorzej, chyba najprzód trzeba oczy bronić. Tak, tak myślę, jak to, jak, no to już ułamka sekundy się czeka. Ale skierowali pod samą stodołą na bok i tam nas, matki z dziećmi, tak wszystkich tam zgnali do jednego miejsca. Jak nas gnali tam, to Piotr Olszewski niósł takiego dzieciatka, dzieciaczka 2 lata, a Niemiec podszedł, to dziecko odrzucił, a ojca magnetem przekuł. I to z przodu przekuł, bo widziałam, bo szła obok. A żona szła też i żona wzięła to dziecko. To tak zginął brat, zginął szwagier i zginął mój sąsiad, zaraz po sąsiedzku. A sołtys siedział przy kamieniu raniony, a Niemiec coś tam poleciał, śrgolu i wziął za lufę karabinem i go w głowę. A żona razem z nami siedziała. Rozkaz przyszedł taki, że matki i dziećmi zostawić. A mężczyzn ze wsi to kogo tylko do oka tak wystrzelali. To znaczy 11 mężczyzn ze wsi. I tam myśmy po prostu leżeli i czekali, po prostu, no czekali, kiedy nas tam po prostu zniszczą. 2 Niemców stoi przy maszynowym karabinie. Patrzymy od szosy, jedzie Niemiec i przyjeżdża do tych, co stoją przy maszynowym karabinie. Jak przyjechał, jak wzięli tam to świergolić, a w ten czas u nas matki, dziećmi, zaczął się pisk, jęk, już sekunda dochodzi. Ale ktoś patrzy, nie ma maszynowego karabinu. Co się dzieje? Któż my wszyscy podnosimy głowy, że maszynowego karabinu nie ma. To nadzieja już w każdej osobie nadzieja wstąpiła, że może będziemy uratowani. I my tutaj leżeli. I nagle patrzymy na koniu. Zjawił się koło nas polski ułan. I zagrał na trąbce. I mówi tak, uciekajcie wszyscy bez sosz, bo tu wszyscy zginiecie. Ale jak my będziemy uciekać, jak tutaj, jak kule widać, od kul nie zginiecie wszyscy, a tak to wszyscy zginiecie. Z tej łabicówki przywieźli Niemcy Polaków, żołnierzy i cywile. Około 20 było
żołnierzy, może więcej. I z Pietkowa przywieźli cywilów. I my tak mówimy, że ich wezmą na pewno do niewoli. Przywieźli, oni zeszli z samochodu, sfotografowali ich. Jednym razem kazali się obrócić w tę stronę do nas. Obrócili się w tę stronę do nas i w tym czasie wszystkich rozstrzelali. A razem z nami siedział taki raniony żołnierz. To przyszli do nas, do naszej grupy i też jego zabili. Jeden żołnierz tu był podstrzelony i był ranny w ucho. I był zakrwawiony, a Niemcy chodzili, dobijali. I na tyle miał cierpliwości, że przeżył. I jak Niemcy oddychali, to wstał i poszedł do Mierzwinka. Jak już Niemcy mieli odjeżdżać, to w ten czas jeden taki Ślązak, on był w niemieckim wojsku, mówi, dobrze by było, gdy Niemcy odjeżdżali, żebyście tak troszkę w rozsypkę poszli, bo mogło was posiać maszynowym karabinem. Jak już mieli odjeżdżać, no to trzy razy z działa wystrzelili i ostatni dom Wacława Toprzeckiego podpalili. Ostatni dom. Spaliliśmy się doszczętnie w koszulach, tylko wyszliśmy w jednych koszulach. Żaden dom nie został, ni stodoła, ani chleba, żaden budynek. Tylko kuźnia została. A kuźnia to była taka postrzelana, kulka przy kulce. Później jak Niemcy odjechali, niektóre budynki jeszcze się dopalały. Jak myśmy już weszli do wsi, to tak każdy postawił taki chlebek. To trzech nas takich było, którzy mieli więcej siły. Zygmunt Topczewski, Jan Topczewski i Kazimierz Sierakowski. I my w tych chlebkach mieszkali. Z początku pierwsze drzwi to były dla nas, jeden pokoik, a w drugim to co ze zwierzaków było. A tutaj przy tych krzakach to był cmentarz niemiecki, bo oni swoich pochowali. Jak u nas był ruski, to oni obstawili wieś i przyjechali, zabrali tych Niemców. A my szli ze szkoły, patrzymy, co to nie puszczają ludzi do wsi. A oni zabierali, przyjechali takimi samochodami i zabierali ludzi stąd, tych żołnierzy swoich. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. W zadumie wysłuchamy apelu poległych. W tym starciu jest niezwykła jego tragedia, ponieważ przypadkowo oddział Wojsk Polskich, który chciał się przedrzeć do Puszczy Białowieskiej, a były to oddziały Suwalskiej Brygady Kawalerii, natknęły się niespodziewanie na Niemców i doszło do walki. Walki dosyć tragicznej w skutkach, ponieważ zakończyła się potem masakrą ludności cywilnej. Wymordowano w sumie ponad 20 osób,
ze wsi Olszewo i okolicznych. To należy uznać za typową zemstę, za straty, ponieważ w sumie w niewielkiej bitwie, którą nawet można nazwać potyczką, no w starciu z polskimi ułanami, którzy mieli ze sobą dwa działa, odnieśli jednak dosyć duże straty. Dla wszystkich było to jednak zaskoczenie. Polacy nie spodziewali się tutaj tego typu jednostki, a Niemcy także, i więc dwie strony były zaskoczone całą sytuacją. Polaków było znacznie więcej i Polacy byli w ruchu już. Natomiast Niemcy byli w trakcie odpoczywania, ponieważ to była godzina około północy. Niemcy byli już rozprężeni, warty były wystawione, no i część udało się Polakom zlikwidować, tylko część. Olszewo jest swojego rodzaju też skansenem. Niemcy spalili w zemście całą wieś, wymordowali mężczyzn z tej wsi. Do dzisiaj w tej wsi zachował się zwyczaj, że w większości miejsc, gdzie stały dawne domy, nie buduje się nowych domów, tylko zachowane są fundamenty domów spalonych. To jest pewna osobliwość, która według mnie powinna być zachowana jako pamiątka po tamtych tragicznych czasach. Jest to bardzo wymowne, jak się idzie przez wieś i widzi się na lewo i na prawo fundamenty, zwłaszcza jak ma się informacje, co się tam zdarzyło. I myślę, że powinny być też tablice informujące, dlaczego pozostały te fundamenty i o czym one zaświadczają. Jedną z ważniejszych postaci, która poświęciła swoje życie, był porucznik Stefan Rożałowski. Postać szczególna przez to, że był to zięć ostatniego marszałka Polski Senacyjnej, Rydza Śmigłego. To on dowodził działami, które udało się wprowadzić do wsi i z nich wprowadzić dosyć skuteczny ostrzał pozycji niemieckich. Niestety ostrzał niemiecki był również po pewnym czasie na tyle skuteczny, że obsługi tych dział zginęły. Tego samego dnia, w którym się zakończyła bitwa, przyjechał rano oddział saperów i dokonał pacyfikacji wsi. Wymordowano wtedy ludzi i spalono wieś.